como primavera despiertas a la flor, como melodías que llenan de valor. Vives en mí, estoy en ti, como esa lluvia que moja el corazón, como un poema que nunca se escribió. Vives en zrobimy? Powtarzamy. Nie, nie ma już czasu. Na pewno? A! Już jestem. Spóźniłem się, tak? Nie, wcale. Spokojnie, dopiero zaczynamy. Przepraszam, miałem problem i nie mogłem nic poradzić. Jasne, rozumiem. Zderzyłeś się na ulicy ze swoim brakiem odpowiedzialności. Mateo, co się stało? Gdzie byłeś? Zostawiłeś nas w najważniejszym momencie. Daj mi chwilę. Ale już po nagraniu... Luna, wybacz. Mateo, zawiodłeś nas. Przykro mi, ale miałem do zrobienia coś bardzo ważnego. Co może być ważniejszego od pomocy przyjaciołom, którzy cię potrzebują? To powtórzmy nagranie. Nie możemy. Nagranie trzeba jeszcze zmontować, żebyśmy zdążyli je wysłać na konkurs. Wybacz. Mateo, nie wytłumaczyłeś się. W sensie? Zastanawiam się, dlaczego nas zawiodłeś. Chyba zasługuję chociaż na jakieś wyjaśnienie. To bardzo skomplikowana historia, ale chodzi o pewien rodzinny problem. Wiesz co, czekaj. Już nie chcę, żebyś mi się tłumaczył. Myślałam, że naprawdę zamierzałeś nam pomóc, ale się pomyliłam. Tak, i zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby tu być. Daj spokój! Męczą już mnie te wszystkie kłamstwa i tajemnice. Luna, proszę, czekaj! Zostaw! Przestań się już tłumaczyć, ma rację. Mój tata wszystko zorganizował. Nie mogłem nic zrobić. I nie powiedziałeś mu, że jesteś zajęty i masz już inne plany? Mówiłem mu tysiące razy, ale on nigdy mnie nie słucha. Próbowałem nawet uciec. I co się stało? Nie wyszło. Przyszedł dziekan, a spotkanie trwało całe wieki. Ale przez cały czas myślałem tylko o was. O Lunie trochę bardziej niż o reszcie. O wszystkich. Nie chciałem was zawieść. Ale co zrobił Nina? Zostawił nas, kiedy potrzebowaliśmy go najbardziej. Czekaj, Luna, ale przynajmniej próbował ci za to przeprosić. Poza tym nie musisz martwić się o zgłoszenie, bo nie go zdążył wysłać nagranie na czas. Tak, ale przecież sama widziałaś, jak kiepsko nam poszło. Nina, Mateo nie zawiódł tylko mnie. Zawiódł naszą całą drużynę. Wiem, ale wydaje mi się, że ma jakieś problemy. Już sama nie wiem, ale myślałam, że naprawdę zobowiązał się wobec naszej drużyny, że chciał nam pomóc, ale tym razem strasznie mnie rozczarował. Luna, ja rozumiem, że jesteś zła i masz do tego pełne prawo, ale daj mu przynajmniej szansę i wysłuchaj go. Jasne, żeby znowu powiedział mi, kelnereczko, mam ci coś ważnego do powiedzenia, ale nie mogę. Mniej więcej coś takiego. Nie, świetnie ci wyszło. Ale na serio, mam już dość jego sekretów. Dosyć. Ale myślę, że może on naprawdę nie może ci czegoś powiedzieć. Nie, wiesz co, to już bez znaczenia, co on mi powie. Teraz zostało mi tylko jakieś 150 razy to samo. Nie mogę po raz kolejny zaufać Mateo. Że co? Co zrobisz 150 razy? Powtórzę. Nie mogę ponownie zaufać Mateo. Nie mogę po raz kolejny zaufać Mateo. Najgorsze jest to, że Luna mi nigdy tego nie wybaczy. To co zamierzasz zrobić? Nie wiem. Już ją przeprosiłem. Nie mam więcej dobrych pomysłów. Nie mówię o Lunie, tylko o twoim ojcu. Dalej będziesz robił wszystko, co ci każe? Musisz stawić mu czoła i powiedzieć mu prawdę. Jaką prawdę? Ja sam jeszcze nie wiem, czego chcę. Gdzie będę studiować, ani co chcę studiować. Nie wiem, czego chcę od życia. W takim razie masz problem, który musisz rozwiązać. Jest coś, co bardzo mnie ostatnio smuci. Co takiego? Bo myślałam, że Mateo na serio się zmienił. Że zobowiązał się wobec naszej drużyny. Zaczynało być dobrze, ale... Ale nie. A teraz to ja zawiodłam drużynę Rollera. Wcale nie, Luna. To niesprawiedliwe, że obwiniasz się za to, co zrobił nam Mateo. Przecież nikt z nas nie wiedział, że nas zostawi, gdy najbardziej go potrzebowaliśmy. Słuchaj, może i tak, ale... Nie wiem, czułam, że jest blisko i coś w głębi serca mówiło mi, że w końcu coś się między nami zmieni, że... Nie wiem, ale... Moje serce znowu się pomyliło. Czyli to znaczy, że ciągle jesteś zakochana w Mateo?